Czerwiec 76. Miasto Radom. Oskarżony radomski warchoł. Powód oskarżenia: obecność sumienia, a może inaczej, nadzieja na wolność sumienia, na ludzkie prawo do wolności słowa, do wolności wypowiedzi, prawo do wolności przekonań, prawo do strajku, do sprzeciwu wobec niesprawiedliwości, prawo do szczęścia. Masz prawo do wyroku bez sądu i słusznego wymiaru kary bez rozprawy. Zostaniesz pouczony za pomocą pałki o innych przysługujących ci prawach, głównie o prawie do milczenia. A teraz, bandyto, dla przykładu nie wrócisz już do zakładu. Może minie cię odsiadka, jeśli zeznasz należycie, że demolowałeś sklepy i ulice. I tak, wymuszone zeznania, przypominające polowania na czarownice, zakończyły protesty robotnicze. Radomski robotnik, czerwca 76. Radomski robotniku, niepokorny warchole, ty, co krzyczysz donośnie przez zsiniałe usta, niczym dziecko, co widzi prosto i prawdziwie, ubrany w silną wolę i kieszenie puste. Cierpisz sam, jak bandyta, za zbrodnie sumienia. Coraz gęstsza intryg pochłania cię matnia, lecz wciąż z wiarą niezłomną, odwagą i siłą i nadzieją, co zawsze umiera ostatnia. Duch twój krąży i zmienia powoli, cierpliwie, szamoczące się wściekle obłudę i zdradę, bo w tym mieście jak płakać, to tylko prawdziwie, jak cierpieć, to tylko za prawdę. Radom 1976. Popatrz w twarze przechodniów. To zaszczute miasto ludzkich cieni bez chleba, lecz za to z ideą, ścigane przez długie i czerwone macki. Zrywa serca jak powiew przed wielką ulewą. Jeśli trzeba ofiar, plecy się pochylą, bo w tym mieście niezłomnym duch o wolność woła. Za tę wolność już płacą ofiary złucznika, cierpiąc kratę haniebną albo los nędznika. Już i księdza kotlarza wzięły archanioły i to ciało, cierpieniem i ranami dumne, lecz z tym samym uporem w oczach i z tym buntem i wbrew fantazji katów z niezłomnym sumieniem. Gdy już krzywdy i cierpień szale się przechylą, tylko krew ich będzie o prawdzie świadczyła, bo tylko ofiary nigdy się nie mylą i nie przestają wołać z nieskończoną siłą. Dzisiaj, kiedy już Polska wolnością się szczyci, trzeba starać się pamięć tamtych dni ocalić, tamtą wiarę, odwagę, dumę miasta Radom, pamiętać ducha księdza i wszystkie ofiary, co krzyczały najgłośniej, bo w więziennej ciszy.